Szczęść Boże, w trzecią niedzielę Adwentu. Żyjemy w dwóch światach. Jeden jest realny, a drugi pełen wyobrażeń. Ten realny niesie ze sobą trudności i przeciwności. Ten wymyślony jest poukładany. Tyle, że ten realny jest życiem wolności dokonywania wyborów, a ten w naszej głowie zniewala nas, gdy zaczyna dziać się inaczej, gdy nie zgadzamy się ze zmianami, bo to nie jest nasz scenariusz. I tak też rozgrywa się dzisiejsza Ewangelia w dwóch rzeczywistościach. Jezus jest na wolności, a Jan jest w więzieniu. Jezus nie odkrywa całej prawdy o sobie, ale przy pomocy słów Izajasza, proroka, zapowiada, kim jest. Natomiast Jan w więzieniu nie wie, czego może się spodziewać. Czy będzie tam siedział dzień, tydzień, rok? Nie jest do końca pewien, czy ten jego kuzyn, czyli Jezus, o którym podczas chrztu sam ojciec powiedział: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, jest faktycznie zapowiadanym Mesjaszem. Przechodzi próbę wiary. Myślę, że jest to próba, którą Bóg dotyka wielu, jeśli nie większości z nas. Szczególnie jeśli chcemy, żeby Bóg uwolnił nas od jakiejś trudnej sytuacji, od pokusy, grzechu, relacji, od marazmu, zniechęcenia lub czegoś podobnego. Ta próba prowadzi do jednego. Czy przyjmujemy takiego Zbawiciela i zabierzemy Mu bezgranicznie? Jan uczy nas, żeby brać na poważnie naszą misję na ziemi. To znaczy, by być chrześcijanami konsekwentnymi, którzy uważają się za synów Bożych i tak samo postępują. Zaprasza nas do czerpania radości z życia i działania. W tę niedzielę Kościół trochę uprzedza radość Bożego Narodzenia i dlatego nazywa się ona Niedzielą Radości. A jest to radość szczególna. To radość łagodna, spokojna, to radość, która zawsze towarzyszy chrześcijanowi. Nawet w trudnych momentach go nie opuszcza. Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie traci pokoju. Tak powiedział papież Franciszek. Lecz czy tak jest faktycznie? Gdy Jan zapowiadał Mesjasza nad Jordanem, mówił o nim jak o mocarzu, który ma wiejadło w ręku i będzie oczyszczał z plebów swój lud. A od swoich uczniów słyszy, że Jezus w swoim postępowaniu jest cichy i pokorny. Nie widać w tym radości, ale jest niepokój. W obliczu wątpliwości Jan idzie wprost do Jezusa. Nie poddaje się pokusom, nie wchodzi z nimi w dialog, ale idzie do źródła, stawia pytanie bezpośrednio Jezusowi: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy przeżywamy trudności wewnętrzne, istnieje tendencja, by je pieścić, robić z siebie ofiarę, pielęgnować czarne myśli. Tymczasem należy postępować inaczej, reagować pozytywnie, bo próba zawsze czyni nas mocniejszymi. Warto w tym miejscu też skorygować nasze wyobrażenie Mesjasza. Patrząc na Jana, który wiódł surowy styl życia i tak też nauczał, widzimy, że nie rozpoznał sposobu działania Jezusa, bo działał on tak, by napełniać serca ludzi dobrocią i miłością. Bo każdy z nas chętnie przypisuje innym swoje cechy. Chcielibyśmy, by byli do nas podobni. Na przykład wierzący rodzice chcieliby, żeby ich dzieci postępowały tak samo, a często jest inaczej. I dlatego Bogu też byśmy chcieli przypiąć cechę małości, bo skoro ja czegoś nie pomogę, to on też nic nie zdziała. Bóg, dopuszczając wątpliwości i pokusy, niszczy nasze wyobrażenia o nim, demaskuje pokusy idolatrii, podważa nasze klasyfikacje, nie zgadza się z nami. Z drugiej strony prowokuje, by szanować jego tajemnice, wchodzić w głębie, stawiać pytania, tak jak ja. Za słowami świętego Jakuba z drugiego czytania mamy trwać cierpliwie, nie uskarżać się na swój los i na swoich bliźnich. Mamy wziąć przykład z proroków, którzy z wielką wytrwałością i cierpliwością zapowiadali przyjście Pana. Przez wieki mówili: przyjdzie Pan. Lecz tylko Jan doczekał spełnienia tej obietnicy. Nikt na świecie nie jest w stanie zapewnić nam takiego ubezpieczenia, że nic nam się złego nie przydarzy. Nawet Bóg tego nie uczynił. Ale On jako jedyny dał nam gwarancję swojej obecności przy nas w każdym momencie naszego życia. O ile my nie zwątpimy. Czasem ta obecność będzie wyczuwalna, a czasem tylko oparta o przekonanie, o wiarę. Ci, którzy pozwalają się uleczyć i przekształcić przez Pana, stają się Jego dobrymi przyjaciółmi, a przez to stają się zdolni, by nieść pokój i nadzieję, której udzielał sam Jezus. José María Escrivá tak mówił o tych dziełach: te cuda teraz dalej czyni Pan,
przez wasze ręce. Ludzie, którzy nie widzieli, teraz widzą. Ludzie, którzy nie potrafili mówić, ponieważ mieli w sobie niemego diabła, wyrzucają go i mówią. Ludzie niezdolni do ruchu, chromi wobec rzeczywistości i nadprzyrodzonych, odrzucają tę niemoc i czynią dzieła świętości i apostolstwa. Inni wydają się, że żyją, ale są martwi, jak Łazarz, już cuknie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Dzięki Bożej łasce i przez świadectwo waszego życia i waszego nauczania, waszego słowa roztropnego i nieroztropnego, prowadzicie ich do Boga i odżywają. Radujmy się mimo wszystko. Umacniajmy wiarę i pamiętajmy słowa Jezusa. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Do zobaczenia z Panem Bogiem.